zrobimy sobie teraz medytację, bardzo taką fajną, prostą medytację, ale skuteczną dla serca. I w tej medytacji kładziemy tutaj sobie ręce, palec wskazujący i kciuk. Tutaj jak mamy obojczyki, tutaj poniżej kości, tutaj jest takie zagłębienie, takie akurat świetnie pasujące na kciuk i palec wskazujący. Ręka może być w takim lekkim kubeczku, lewa ręka. Prawą rękę kładziemy na lewej, więc tutaj ta mudra jest nieco wyżej niż zwykle. I pozycja wygodna, prosty kręgosłup. Zaczynamy oddychać głęboko. Już wchodząc w takie uspokojenie. Ramiona rozluźnione i czuj, jak już ta mudra, jaka ona jest taka komfortująca, taka otulająca, pocieszająca. Zauważ, jak się czujesz już przez samą tą mudrę. To jest taka naturalna pozycja, żeby poczuć się dobrze. I teraz będziemy na każdym wydechu kultywowali, czuli takie poczucie, że tak jakbyśmy wracali do domu, czyli serca, tak jak takiego komfortowego, ciepłego domu. I tak wyobraź sobie, że przy tym wydechu jakbyś z tą taką ulgą, radością, cokolwiek czujesz, tak dosłownie, tak minimalnie, jakby w wyobraźni, tak jakbyś chciała, czy chciał usiąść na fotelu i tak odetchnąć. Z każdym wydechem taka ulga, że wróciłeś do domu, że jesteś bezpieczna, że czujemy bezpieczeństwo, komfort, tak przytulność i tak jeszcze bardziej wtapiamy się w ten fotel, ale oczywiście nie krzywimy kręgosłupa, tylko to jest takie symboliczne, takie na każdym wydechu serca, czyli nasz dom, nasze prowadzenie, nasza mądrość, ta najwyższa kreacja, Bóg. Nasza taka boskość, miłość, światło, to jest ten dom. Taka ulga na każdym wydechu, tak, znalazłam. Jestem w domu, odnalazłam. Odetchnięcie. Spoczęcie w wygodnym fotelu, po długiej podróży, w zagubieniu i wreszcie u siebie, ze sobą, w kontakcie z najwyższym sobą. Ten wdech jest naturalny, a na wydechu taka ulga i dobro, i poczucie powrotu do domu.
przytulnego, pełnego miłości, domu, w sercu. Poczucie, że wreszcie się odnalazłam, odnalazłam drogę. Już jestem, odnalazłem. Mój dom w moim sercu. Moje satnam. Satnam to samo Satnam, które stworzyło świat i wszelką kreację. I niech każdy wydech będzie okazją do poczucia siebie w domu. Wracamy do domu i siadamy w fotelu po długiej podróży. Bezpieczni. Kochani, spokojni, i pamiętaj, że to jest zawsze tam, to światło, to prowadzenie, ta mądrość. Od początku, w zasadzie bez początku i bez końca, wiecznie. My tylko o tym zapominamy, omamieni umysłowymi grami, manipulacjami, lękami. Uwierzyliśmy w różne nieprawdziwe rzeczy, dlatego nie czujemy się tego, że tutaj jesteśmy w domu. I teraz powoli połóż dłonie na kolanach, wciąż czując ciepło w twoim sercu, i wyjdziemy sobie z mantrą Satnam, ale chciałabym, abyśmy wibrując długo Sat, wchodząc w rezonans, wyobrazili sobie, jak to światło, ta miłość, to poczucie, to odczucie, które teraz odnaleźliśmy, rozprowadza się, wibruje, jest
dochodzi do każdego zakamarka Twojego ciała fizycznego, wszystkich ciał poza i nawet leczy wszelkie Twoje relacje. Za każdym razem, kiedy możesz wibrować długie sad, krótkie nam, możesz leczyć siebie poprzez wizualizację, że ten głos, ta miłość, to światło, to właśnie, które poczuliśmy teraz, przez sad rezonuje, dochodzi do każdej części ciała, do każdej komórki, ale też, jeżeli masz na przykład jakiś problem, powiedzmy, chcesz uzdrowić jakieś relacje z jakąś osobą albo jakąś sytuację, wyobraź sobie przed sobą tą sytuację, tą osobę i wibrując długie satnam, niech obejmie to satnam tym rezonansem, tą promiennością, tą sytuację, tą osobę, tą relację. I zobaczysz, że zadzieje się magia. Więc teraz wyleczymy siebie i świat, zrobimy satnam i wyjdziemy też tym samym z naszej strefy i będziemy kontynuować dobre życie. I przyciągnij mudrę do serca, zrób wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech, czując serce pod mudrą, zrób wdech, aby zacząć. Satnam. Dziękuję bardzo.